Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mam przyjemność przeanalizować partię, którą rozegrał Magnus Carsen, mistrz świata z naszym polskim, najlepszym szechistą Janem Krzysztofem Dudą. Partia pochodzi z turnieju Championship Chess Tour Skilling Open. W tym turnieju bierze udział czołówka światowa. Panowie grają przez internet. Tempo gry tej partii to 15 minut plus 10 sekund na każde posunięcie. No i przejdźmy do analizy. Magnus Carsen rozpoczął posunięciem D4. Janek odpowiedział D5. Posunięcie C4 i C6. Tutaj, posunięciem C4 chcemy zagrać. Gramy gambit hetmański, i teraz kwestia właśnie w drugim ruchu: czy czarne wybiją. Tutaj tego pionka będzie wtedy gambit przyjęty. Jeżeli nie wybiją, będzie nieprzyjęty gambit hetmański, lub inny debiut, i właśnie po C6. W tym momencie szykuje nam się obrona słowiańska, ale ona się może jeszcze przekształcić. W tym momencie skoczek F3 ruch jak najbardziej normalny. Wyprowadzamy po prostu skoczka. Liczymy na to, że mimo wszystko tutaj czarne mogą wybić pionka, ale zawsze są takie ruchy typu a4 lub E4 z bardzo ostrą pozycją. Za cenę pionka możemy dostać dobre centrum białymi. No, fajna, fajna gra. Tutaj się na pewno może szykować. Skoczek F6 zagrał Janek i posunięcie E3. No, ten ruch e, przede wszystkim tego gońca spowalnia, ale tak się oczywiście gra. Inny plan będzie na tego gońca. Tutaj przede wszystkim widzimy, że Mistrz Świata broni tego pionka na C4. Bardzo normalne posunięcie. Mistrz Świata jest też takim zawodnikiem, który potrafi bardzo dobrze grać pozycyjne szachy, techniczne szachy, więc myślę, że gra dosyć bezpiecznie. Będzie chciał wyprowadzić figury, zrobić roszadę i. E, swoją siłą gry pokazać tutaj przewagę. No ale zobaczymy czy to mu się uda. Posunięcie E6 zagrywa Janek. No i w tym momencie wychodzi na to, że mamy nieprzyjęty Gambit hetmański. Goniec D3 zagrywa tutaj Mistrz Świata. No posunięcie takie na prowokację, dlatego że po tym ruchu tutaj ten pionek może wybić na C4. Tak też się może zadziać na przykład jak pionek wybije na C4. Goniec nie ma opcji i wybija. No tutaj też chodzi słuchajcie o to, że jak Goniec stoi na F1, to nie ma sensu pionkiem od razu zbijać na ten na te C4. Jeżeli goniec się poruszy, no to już wtedy jest jakaś opcja wybicia, bo to jest strata tempa, ale nie do końca, ponieważ tak się również grywa wybić. Jeżeli byłoby wybicie, goniec wybija, to na przykład ruch C5 jest ciekawym posunięciem walczącym o wyrównanie tutaj w tej pozycji i walczącym o centrum. No ale Janek tutaj zagrał skoczek na D7. No i teraz mistrz świata ma plan na tego gońca. B3, moi drodzy, no ciekawy ruch, oczywiście, że ciekawy przede wszystkim wzmacniamy punkt C4, jeżeli czarne się na to nie zdecydowały to od razu jest wzmocnienie punktu C4 no i ten goniec ma tutaj fajną opcję zagrania na B2 i kontrolę na tej diagonali przede wszystkim będzie wspomagał pionka i bronił punktu E5, to jest myślę, że dosyć istotne w tej sytuacji B6 zagrał Janek no i Karsen tutaj kończy rozwój grając Roszadę goniec B7 normalna sprawa trzeba w ten sposób grać, goniec B2 Również Carlsen wyprowadza gońca. Goniec D6 no i skoczek z B na D2. Ten ruch jest również interesujący z tego względu, że podpiera pionka C4, i po wybiciu, na przykład w tym momencie, na C4, Skoczek fajnie by wybił i stępem by zaatakował gońca. No co oczywiście Janek nie pozwoli, ale no tak, tak też bywa. Tutaj przede wszystkim Skoczek czy z D2 czy z C3 ma opcję, oczywiście, wspomóc i zagrać ruch, ruchem E4. No a tak się nie dzieje. W partii nastąpiła Roszada. Hetman zagrywa sobie na E2 i też znalazł sobie bardzo ładną placówkę. Tutaj też są opcje zagrania na E4, ewentualnie jakieś inne plany. W każdym razie Hetman schodzi z tej linii D. I na E2 na pewno czuję się dobrze. Niektórzy z was i z, z nas, ja również często zagrywałem takie posunięcie Hetman C2, żeby tam mocniej atakować na H7, ale to nie spełnia swojej takiej super roli. Tam tego piłka nie wezmę nigdy, no chyba że czarne specjalnie podstawił, ale to się raczej nie wydarzy. Tutaj Hetman E2 stoi również sympatycznie i Hetman E7. I przyjrzyjmy się tej pozycji, moi drodzy, czy. Tutaj nie widzimy pewnego rodzaju symetrii. Jest prawie symetryczna pozycja. Różnica jest jednak jedyna taka, że tutaj pionek, jakby stał na C5, byłaby idealnie symetryczna pozycja. Można powiedzieć, że białe mają ciuteńkę lepiej, dlatego że ten pionek jest bardziej wysunięty, atakuje bardziej w centrum i jeszcze jest posunięcie białych. No i Carlsen, Magnus Carlsen, zagrywa skoczek na E5. No, normalny ruch, ciekawy, standardowy również, dlatego że skoczek na E5 w centrum już na linii, zobaczcie, za swoją linię wyszedł, jest w obozie przeciwnika, już jest jakimś takim nieprzyjemnym punktem dla czarnych, gdzie trzeba coś z tym skoczkiem zrobić. No i teraz tak, wybicie gońcem, może inaczej skoczkiem nie wchodzi w grę, bo od razu są widły i tracimy figurę czarnymi. No wybicie gońcem oczywiście jest teoretycznie możliwe, ale nie jest najlepsze, dlatego że wybijamy ten skoczek musi uciekać do swojego obozu i zostaje przede wszystkim yy, białymi para gońców, więc no czarne na pewno gońcem nie mogą wybić, bo dostają gorszą pozycję. To trzeba po prostu wiedzieć. Yy, Um, Janek to oczywiście wie i zagrywa wieżą A na D8. Gdzieś te wieże muszą się pojawić. Magnus Carson odpowiada wieżą z A na D1. Zobaczcie, e, niby symetrycznie. Jedna wieża na, D, na D8, druga wieża na D1. E, wieże ustawiają się na tej samej linii. Co ciekawe, zobaczcie: trzy figury czarnych na jednej linii, trzy figury białych również i jeszcze dwa pionki. Cała linia D jest no, zapchana mówiąc kolokwialnie Taka, tak tutaj fajnie to wygląda C5 zagrywa tutaj Janek oczywiście ruch dobry, normalny, gryziemy centrum otwieramy gońca no i widzimy, że znowu powstanie nam praktycznie symetryczna pozycja jeżeli byłby ruch czarnych to czarne by jak zagrały skoczkiem na E5 byłaby idealnie lustrzanka moi drodzy, ale jest ruch białych, no i tutaj białe wykonują posunięcie Dosyć ciekawe i takie męczące czarne. Jest to ruch F4. To jest położenie tutaj tego skoczka. Skoczek ma obronę od dwóch pionków, więc to wygląda dosyć obiecująco. I po każdym wybiciu tutaj na E5, ten pionek z F jest w stanie wybić na E5 i otwiera linię przede wszystkim dla, dla wieży. No, tak się oczywiście nie stanie. Janek wie o tym dobrze, że tego nie może zrobić. Najpierw trzeba tutaj rozwiązać sytuację w centrum. Widzimy, dużo jest do zbicia, co zbić i gdzie zbić i jak zbić, moi drodzy. W tym momencie Janek wymienia oczywiście tutaj na D4. Jeżeli Byłoby wybicie tutaj na C4, no niby nam się otwiera goniec, ale cały czas powtarzam, że skoczek z D2 robi świetną robotę i jest w stanie wybić od razu na C4 z atakiem na gońca. No para gońców w tej sytuacji daje so solidną przewagę dla jednej ze stron, więc jedna strona i druga strona w tym momencie nie może sobie pozwolić na wymianę tak po prostu gońca za nic. Wymianę gońca za skoczka, oczywiście. Następuje wymiana na D4 i pionek wymienia. Na D4 Tutaj zauważmy Plan białych byłby prosty Zagranie F5 jest bardzo niebezpieczne Naruszające strukturę pionków Więc Janek postanawia zagra zagrać G6 Przy okazji zamyka troszeczkę Zapęty tego gońca na H7 To jest bardzo dobre zagranie G6 jest bardzo dobrym posunięciem Tak po prostu obronnym Nie ma, po prostu, nie ma tego ruchu F5 No i tutaj Carlsen zagrywa Taki ruch pod tytułem A4 Carson słynie z tego, że potrafi spokojnie grać, nawet jeżeli ruch jest mało dokładny powiedzmy, ale nie wypuszczający przewagi trzymającą równą pozycję, no to jest w stanie grać każdą pozycję i wygrywać nawet każdą pozycję. Taki ruch na pewno przyda się przy, na przykład przy rozłomie rozłamie tych pionków. Taki plan mógłby nastąpić, na przykład jakby pionek wybił, no to jakiś taki ruch C5, a te pionki zdwojone byśmy zawsze mogli podważyć wieżą z A1. No Taki może byłby plan, aczkolwiek taki ruch może też na wyczekanie, bo czarne też za dużo możliwości nie ma. Aczkolwiek Janek popisuje się tutaj mimo wszystko dobrym posunięciem, bo jest to: próbuje coś, no, nie stoi w miejscu. Jak czarne będą stały w miejscu, to białe będą powoli je gniotły może przez G4, może przez H4 w przyszłości, może przez F5. Bierze D, D, A, D na E1, żeby wzmocnić jeszcze E5 i zagrać na linii E. Tutaj skoczek zagrywa na H5. I dlaczego ten ruch jest dobry, tak się zastanawiam. No cóż, przede wszystkim podważam pionkę F4, ale widzimy, że jest obrona. Może jest takie zagranie jak F6, chociaż troszeczkę króla osłabia, więc to jest też taka skoczek, będzie z taką małą prowokacją powiedzmy do tego ruchu F6, ale z drugiej strony mogą być też plany F5 i przerzutu skoczka na F6 i może na E4. Przepraszam, E4 tutaj skoczek, jeszcze raz strzałeczkami pokażę, F5, skoczek F6, skoczek E4. Takie plany może będą. A co by się stało, jeżeli teraz nastąpiłoby G4? Bo to się oczywiście taki ruch się narzuca y, od razu. No i moi drodzy, tutaj y, skoczek mógłby bardzo ładnie zagrać na G7. Wydaje się dziwnie. Ale to jest normalne posunięcie. I teraz pójdźmy za ciosem. Może, jeszcze tak, jeżeli pionek pójdzie do góry, żeby te pola F6 i H6 zająć, to ten skoczek ma zawsze fajną placówkę na F5. No jeżeli będziemy grać za ciosem i na przykład tutaj poszłoby takie nierozważne, nieprzemyślane F5, chociaż wydaje się bardzo dobre, bo atakujemy na linii F, jesteśmy silni, widzimy, bronimy gońcem, bronimy pionkiem. Tutaj jest trzy razy obrona, ale wymiana spowoduje rozwalenie króla. No ale tutaj też powstaje taka sekwencja ruchów, gdzie Wychodzą na prostą i nawet na lepszą pozycję. Zobaczmy, jakby nastąpiło. Teraz w tym momencie jest konkret, więc goniec tego skoczka wybija spokojnie. Tutaj pionek by wybił, Janek myślę, że to widział. No i pionek wybija tutaj na F5. Taki ruch moi drodzy zagrać no, należy. I jeżeli pójdziemy za ciosem i ten pionek by wybił od razu na F5, to mamy takie fajne posunięcie Hetman G5. I pozycja czarnych jest, no wieście, lub nie, rewelacyjna, dlatego że ten król nie może przejść na H1 się schować, bo tutaj już czyha na niego goniec i jakieś tutaj byłoby bicie z odsłony. Więc król musiałby się na przykład zadomowić na F2, a to już nie wygląda zbyt dobrze. Wchodzi na przykład skoczek na C4, no i król w centrum po prostu odsłonięty. Król ma ogromne problemy, a ten król jest. Tak naprawdę bezpieczny. No tak nie nastąpiło, tak mogłoby oczywiście nastąpić. Poskoczek H5 Magnus Carlsen zagrywa i zbija pionkiem tutaj na D5. No i teraz daje Jankowi do wyboru: albo wybija pionkiem, albo wybija gońcem. Co jest lepsze w danym momencie i jak to ocenić? No jeżeli wybicie pionkiem by nastąpiło, to przede wszystkim tu się zwalnia opcja na F5. Może nie od razu, ale się zwalnia. I przy okazji zamyka tego gońca B7. No. Człowiek takiego ruchu może nie wykona od razu, aczkolwiek ten ruch byłby całkiem dobry chyba mimo wszystko. Chociaż e, ja bym takiego ruchu nie wykonał. Ja bym jednak zbił tutaj na D7, no, przepraszam, na D5 gońcem. Tak też zagrywa Janek. To jest logiczne oczywiście, bo goniec ma oddech i jeszcze tutaj podważa oczywiście pionkę na B3. Stoi dobrze. E, w tym momencie Carlsen zagrywa skoczkiem na C4. Moi drodzy... E, Grając z Carsenem, znaczy ja nie miałem okazji, ale tak jak słucham różnych wywiadów i czytam troszeczkę o Karsenie, no to niektórzy mówią, że Carsen jest takim przeciwnikiem, że nawet jak grasz dobre ruchy, no to. Nawet nie wiesz, kiedy popełniasz jakąś małą niedokładność i on to bezlitośnie wykorzystuje. Tutaj mikrobłędy mogą powodować no przegranie partii. Nie jestem w stanie dokładnie wam wyjaśnić, jakie to są błędy, w którym momencie, bo wszystkie ruchy, które tutaj wykonują teraz białe i czarne dla mnie są proste, znaczy, może nie są na tyle super proste, ale są w miarę zrozumiałe i w miarę normalne i nie są złe. No ale dobrze, przejdźmy może dalej do partii. Tutaj. Skoczek poruszył się z D na F6. No teraz, moi drodzy, słuchajcie, jeżeli. Goniec by się na przykład wycofał na B8. No niezbyt dobra decyzja, ponieważ skoczek widzimy, fajnie by współpracował z gońcem i goniec zagrałby na A3 z atakiem na Hetmana i na wieżę. No tutaj, e, dlatego też e, Janek postanawia oddać tego gońca. Tak też się dzieje. Skoczek wybija, od razu Hetman wybija. No to cóż, nie mamy parę gońców, ale za to mamy świetnego gońca na D5 i kontrolujemy punkt E4, a ten goniec z B2 jest zablokowany, więc to wygląda całkiem sympatycznie. Jedyny Minus, jaki tutaj widzę u czarnych, to jest skoczek na h5, no ale na szczęście on ma ucieczkę na g7. No powiedzmy, takie g4 można byłoby próbować zagrać e, i tego skoczka odpędzać, no ale Magnus Carlsen chyba nie chce otwierać za bardzo króla, postanawia zagrać, y, moi drodzy, skoczkiem na c4. No skoczek na c4 wymusza, prawie wymusza wybicie, no ale oczywiście nie możemy tego za bardzo wybić, bo bc, para, gońca, para gońców przeciwko parze, skoczków, jeszcze skoczki, gdzie nie są tak za bardzo aktywne, no myślę, że nie spełniłoby swojej roli. Tutaj Hetman zagrywa na b8, no i Carlsen zagrywa bardzo sprytne posunięcie, bardzo ten ruch mi się podoba. Y, dlatego, że to jest Hetman E5. To jest takie zwyczajne, y, znaczy zwyczajna próba wymiana, wymiany Hetmanów. No i teraz zobaczmy, co na przykład po tej wymianie by nastąpiło. Jeżeli Hetman by wybił, pionek z F wybija. Zobaczcie, atakujemy skoczka. Jest nieprzyjemnie. No, skoczek y, ma odejścia. Na przykład tutaj na D7, ale potem mamy ruch goniec A3, wieża E8, skoczek na D6. Ta wieża będzie męczona. Po prostu straty materialne już tutaj u czarnych by widniały. To samo się dzieje oczywiście po skoczek E8 i goniec A3. Więc skoczek musiałby zagrać na przykład na G4, ale mamy bardzo dokładne posunięcie. Tutaj Karsen na pewno by tak zagrał, jestem przekonany. Goniec C1. Chodzi o to, żeby pilnować punktu E3. I zobaczcie, te skoczki nie mają po prostu aktywnej gry. Tutaj grozi jakieś zagranie typu H3. No nie wiadomo, jak tutaj reagować. Ja myślę, że ta pozycja jest po prostu przegrana Dowora, totalnie do wora. No tu trzeba było królem grać i pilnować tego pola, żeby skoczek miał odejście, ale no nie wygląda to zbyt dobrze. H3 G4 i jest strasznie nieprzyjemnie. No myślę, że panowie to widzieli. Dlatego też Duda zagrywa Hetmanem na A8. To też jest bardzo fajne posunięcie tutaj z gońcem. Fajnie współpracuje Hetman i atakuje punkt G2. No. Widzimy to, więc wieża D2 ze strony Carlsena. Moi drodzy, no proste zagranie profilaktyczne bronimy pionka. Goniec zagrywa na E4. Ciekawy ruch, dlatego że tutaj chce czarny, czarny chce wymienić tego gońca białopolowego, niby goniec jest taki aktywny, ale okazuje się, że tutaj białe mają już pewne, pewne taką, pewną taką sekwencję ruchów, która powoduje już myślę, że trudności dla czarnych i ja już pokażę o co chodzi tak to zresztą było w partii tutaj Carson gra bezbłędnie i wybija po prostu tego gońca Moi drodzy, jeżeli skoczek by wybił tutaj na D5, myślę, że to byłby bardzo duży błąd, dlatego że mamy ruch D5 i zauważcie, że Hetman z Gońcem wspólnie chcą tam dać mata na H8, więc tutaj Hetman musi wybić na E4. No i teraz jest zagranie goniec A3 z atakiem na wieżę. To się fajnie też komponuje, skoczek na D6 i goniec na E3. Zapamiętajcie, takie ustawienie w hetmańskim, jeżeli Wam się coś takiego uda, no to pozycja myślę, że już jest całkiem, całkiem przyjemna, tym bardziej jak punkt D6 będzie... E, Niebroniony przez żadnego na przykład pionka albo figurę. Wieża D5. Tutaj Janek postanawia oddać jakość za inicjatywę. No tak grają, moi drodzy arcymistrzowie na najwyższym poziomie. Wolą oddać materiał i próbować łapać inicjatywę. Tutaj oczywiście po na przykład wieża... Y 8 Następuje ruch skoczek D6 z widełkami na Hetmana i wieżę. Trzeba było wybić, śpionek by wybił, skoczek by odszedł i byśmy wybili wieżę. E, więc pozycja e, no, byłaby po prostu przegrana. Tutaj D, wieża D5 jest e, w, według oceny silnika najlepszym posunięciem. Brawo dla Janka, że e, no, wybiera naprawdę e, fajne posunięcia. To jest e, też e, przejaw geniuszu, bym powiedział, tak. Nie boję się tego słowa użyć. E, to, są, e, to jest po prostu dobra ocena e, pozycji, moi drodzy. To są lata, i zrozumienia szachów to nie jest takie proste. Nam to się ogląda naprawdę dosyć łatwo, ale gra jest niezwykle trudna. Tutaj Magnus Carson wymienia oczywiście te Hetmany. Skoczek wymienia Hetmana. Wieża E2 i widzimy, że jest podbiciem skoczek. Widzimy, że jest podbiciem wieża. Wieża wybiła na D4 pionka. No i tutaj białe przyjmują tą ofiarę. I wieża zagrywa na E3. To jest też dokładne posunięcie. Zauważmy: Wieża przede wszystkim broni piona, broni punktu D3. Nie daje tej wieży za bardzo pograć. Skoczek z H na F6. No skoczek wraca do łask, i tutaj na D5 może mieć niezłą Placówkę. Skoczek na E5 też nie daje za wygraną, silnie pilnuje Pola E3, może będzie próba wymiany tej wieży. No, moi drodzy, tutaj na przykład skoczek C5 mógłby zagrać bardzo fajne i myślę, że dobre posunięcie, wiecie lub nie, ta pozycja jest yy, oceniana jako w miarę równa. W miarę równa, z lekkim nachyleniem po stronie białych, właśnie ze względu na to, że jest jakość więcej, ale za cenę pionka. No tutaj Janek niestety zagrywa skoczek na D5, i niestety mówię, dlatego, że jest szybka wymiana wież. Jeżeli wieża na przykład by zagrała na B4, to tutaj mamy skoczek na C6 na przykład i jest po wieży, że tak powiem. No i w tym momencie tutaj następuje wymiana. I skoczek zagrywa na D2. No świetne zagranie, oczywiście atakujemy wieżę, atakujemy pionka. Zdobywamy po prostu drugiego pionka czarnymi. Wieża zagrywa na C1. Nie ma innej opcji. No, też wieża chce się pobawić tutaj na linice. Skoczek wybić musi, no, lepszych ruchów nie widać po prostu. I wieża daje szacha, rzecz jasna. Król zagrywa na G7. Moi drodzy, jak grać dalej? Białe muszą tutaj, białe przede wszystkim mają dwa pionki mniej, mają za to jakość. Więc teoretycznie w punktach jest porówno, no, ale końcówka jest taka, że. No, wygodniej chyba się mimo wszystko gra białymi, i to bez większego ryzyka. Białe prawdopodobnie mają tutaj remis już w kieszeni, przy poprawnej po prostu grze. Tutaj trzeba szukać słabych punktów u czarnych. Gdzie jest słaby punkt? Słabym punktem jest punkt, jest, punkt, jest pionek A7. Dlatego wieża na, na A8. Posunięcie A5. No, bronimy pionka. Wiadomo, pionek tutaj broniony przez te dwie rzeczy. Skoczka, pionka. Wieża A7. I, i tutaj białe znalazły kolejną słabość. Zobaczcie wie, pionek na F7. Tu widzimy. Że też skoczek się za chwilę wpakuje na E5. Jest to oczywiście do zagrania. Król na F8 ze strony Janka. Moi drodzy, ten ruch jest również ciekawy. Znaczy, ciekawy, no normalny. On musi zejść po prostu z tej linii. Tutaj, jak byłoby zagranie na przykład skoczkiem na E5, no to skoczek mógłby wrócić na C5. Wymiana pionka, król by oczy na G8, i ten skoczek w następnym ruchu wziąłby pionka a4, dwa wolniaki by były i byłoby dosyć niebezpiecznie myślę, że dla białych chociaż tutaj silniki mówią że koń e5 jest dobrym ruchem ale wiecie, to grają ludzie, tutaj myślę, że bezpieczeństwo przede wszystkim i profilaktyka tak też gra mistrz świata, to jest właśnie mistrzostwo, moi drodzy g3, bronimy pionka prosta sprawa, skoczek zagrywa na d3, na d4 przepraszam i właśnie skoczek poruszył się na e5 to samo, po prostu wchodzi tylko pionek tu jest po, y, zwyczajnie broniony, nastąpiło f 6 no i skoczek dał szacha na D7, król poruszył się na E8, wieża B7, widzimy co chcą zrobić białe, białe chcą sprzątnąć pionka na B6, aby został jeden tylko pionek na tym skrzydle, w razie czego wieża jest w stanie go złapać. H6 nastąpiło, no posunięcie jak posunięcie, tutaj chyba chodziło o to, że tam wieża od razu nie atakuje pionka po odejściu ewentualnego skoczka. Skoczek po prostu wybił i skoczek zagrał na C3, już widzimy o co chodzi, tutaj czarne nie chciały w tym momencie stracić pionka, bo groziło wieża H7. Wieża zagrała na A7, idzie po tego piona. Skoczek na B3, pionka broni. No i król G2, ruch taki wyczekujący. Też król jest troszeczkę bliżej centrum, troszeczkę bliżej swoich pionków G5. No, już myślę, że to są takie ruchy lekko rozpaczliwe. Ale co grać, moi drodzy? No, coś trzeba grać. Król jest odcięty, nie ma po prostu gry. Wieża go pięknie kontroluje. Siatek matowych wprawdzie nie ma, ale białe są w stanie po prostu wyczekać, wystać tą pozycję, że tak się wyrażę. Nastąpiło bicie, pionek. Wybił. No, jakbyśmy zbili tym pionkiem, to tutaj pionek H, H4 zagrywa i maszeruje dalej do pola przemiany, więc wygrana myślę, że byłaby była, była łatwiejsza. Pionek wybija na G5 i wieża na H7 z prostym planem wzięcia na H6. Ruch E5 ze strony Janka, bicie na H6, król F7. Dzięki temu, że oddał pionka, jest w stanie trochę wyjść bliżej. Wieża C6 została zagrane, skoczek D1. Skoczek poruszył się na C4. Widzimy teraz atak na pionka, atak na pionka. Posunięcie E4, skoczek D6. No i zauważmy, że ten pionek po prostu ginie. Król na E3. Na E6 przepraszam. No i pytanie do Was, czy można wziąć tego pionka, bo grozi zagranie król D5. Otóż, moi drodzy, można wybić na E4 bez problemu, bo po król D5 tak też w partii nastąpiło. Jest wieża D6 z szachem. No i w tym momencie nasz super polski arcymistrz się poddał. Moi drodzy, nie widzę tutaj większych błędów w tej partii, tak jak na oko patrzę to. Dobrze grał Janek, no ale Carson po prostu gra, wyśmienicie w te szachy. Nie od parady jest mistrzem świata. Oczywiście, tutaj jak nastąpi bicie skoczka, to wieża wybija. Pozycja jest po prostu bardzo łatwa do wygrania białymi. Wystarczy jakoś maszerować tutaj pionkami, kontrolować to królem. No i tego pionka również można próbować zdjąć wieżą. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymamy kciuki za naszego najlepszego polskiego szachistę, aby jego kariera była jeszcze lepsza. No i do następnego razu, trzymajcie się. Hej!